Witam serdecznie. Zanim rozpocznie się seans tego filmu, chciałabym powiedzieć kilka zdań tytułem małego wstępu. Każda z atrakcji, jakiej doznaliśmy podczas naszej cudownej urodzinowej wyprawy z przyczepą kempingową do Szwajcarii, była wspaniała i niezapomniana, ale wyprawa na Barhorn to absolutny numer jeden. Szczyt o wysokości 3610 metrów nad poziomem morza. Najwyżej położony szlak górski, nie wymagający specjalistycznego sprzętu. Podjęliśmy się tego wyzwania 2 dni po moich 50. urodzinach. Była to niezwykle wyczerpująca wspinaczka. To była dla mnie walka ze słabościami, to był pot, wyczerpanie, zachwyt, łzy szczęścia. Zważywszy, że byłam o krok od poddania się, nie potrafiłam skrócić tej relacji do jednego 30-minutowego filmu. Stąd Barhorn w 2 częściach. Część pierwsza niech będzie rozgrzewką. Zapraszam. Mąsko! Nie. Daj mi trochę pomiętolić. Daj mi trochę franki pomiętolić. Daj mi trochę franki pomiętolić. Jezu! Jadą! Boże, jeszcze jak pędzą. Możesz tak nie cześć? Nie cześć. Nie cześć. Dzień dobry, witam serdecznie, świta, dzień się budzi nad doliną Wala w miejscowości Wisp. Jest godzina dokładnie za 4:07 i wyruszamy na wielką wyprawę jak dla nas. Za chwilkę pojedziemy samochodem około 30 km na parking Turtman. Turtman Taltu, Dolina Turtman, skąd wyruszymy na wyprawę, aby zdobyć szczyt Barhorn, 3610 metrów nad poziomem morza. Jest to najwyżej położony szlak turystyczny, pieszy, gdzie nie wymaga się żadnego specjalistycznego osprzętu. Jest to bardzo wysoki szlak. No zobaczymy, jak sobie poradzimy z niskim poziomem tlenu. Na samym szczycie, w godzinach tak między 14 a chyba 16, jakoś tak, ma być dosyć ciepło, bo około od 1 do 2 stopni, a tam przeważnie jest minusowo. Więc mamy szczęście dotrzeć tam na plusie, że tak powiem. Jesteśmy już w pełni przygotowani, plecaki są spakowane, buty sobie założymy już przy wejściu na szlak, kanapki, przygotowałam wszystko wczoraj, jakieś tam przegryzki, dzisiaj tylko herbatka, termos, kawka, termos, wody w bidon i jesteśmy gotowi. A czekamy do godziny 7, bo na kempingu jest zabroniony ruch samochodem przed godziną 7. Także o 7 startujemy punktualnie i ruszamy, bo przed nami ciężki, aczkolwiek pewnie bardzo ekscytujący dzień. Jeszcze trzeba śmieci wyrzucić i jedziemy. Jeszcze wszyscy śpią, chociaż teraz byłam zmywać naczynia i jeden pan też przyszedł naczynia zmywać. Byłam bardzo zaskoczona, aż się przestraszyłam. Tak wygląda kemping, gdy dzień się budzi. Proszę bardzo, a słoneczko wstaje gdzieś tam. Zobaczcie, tam jest najjaśniej. Pięknie. Korzystamy ze słoneczka, bo od jutra ma już prawdopodobnie padać. Także ruszamy w drogę.
pociągu jakiegoś. Samolotem. Helikopterem. Tam ile łowiecków? Gdzie my teraz tutaj wyjeżdżamy? Tu już, tu jesteśmy na miejscu? Tak? No co ty gadasz? Zawsze musi mi jakaś maszyna, kurde, stanąć, żeby mi psuć tutaj ten... no, nagranie. Co tam pisze? 1901. No, 1900. Widzisz wysokość? I wskaza się na samochodzie? 1900. A ile stopni? Jeden. Jeden stopień. To jeszcze coś tam przy parku Maciek rzeźbi gościu. No to ruszamy. Zaparkowaliśmy, nie mogliśmy zapłacić, bo parkomat zepsuty. Znaczy automat do płacenia zepsuty. Owieczki nas witają na starcie. Gdzie? Piesek? Nie widzę go. Nie mam pojęcia gdzie. Tam stoi. A jest, faktycznie. Ja go w ogóle nie zauważyłam tam. On jak owca wygląda. Cześć owieczki. Cześć. Idziemy. Cześć ławce! No! No kochani, idziemy już sobie tak... przeszliśmy już 2 km 600 metrów. Jesteśmy na 2200 metrów nad poziomem morza i doszliśmy do takiego pierwszego punkciku, jakby to nazwijmy. Tama. I co? Patrzcie, jaki kolor wody. Niesamowite, zobaczcie, lodowiec przed nami, a my musimy pójść, nie wiem czy widzicie tam na górze, domek taki, to jest jakby taki pierwszy punkt tej wyprawy tak naprawdę, to jest taka chytka na 2,5 tysiącach metrów i teoretycznie tam powinniśmy byli dojść 2 godziny, nie wiem ile idziemy w tej chwili, muszę znaleźć gdzieś to na zegarku, ale już mi się nie chce tego przestawić, bo nie mogę... Mam nawet zegarek, jedynie ogarniam go tak jeszcze. No w każdym razie, zobaczcie, tutaj są znaki. Jest Tama. My będziemy szli, którędy? A tutaj co jest? O. Piękny kolor wody, nie? Taki turkusowy. Proszę? A. Pięknie, co? Idziemy na Tamę. A w związku z tym, że kręcę film, że robię co chwilę zdjęcia, więc ta droga zawsze mi więcej zajmuje. Piękny kolor wody. Ciekawe, czy na kamerze będzie tak samo. Jest turkusowy kolor. Patrzcie.
No myślimy sobie, czy nie takim czymś nie wjechać do schroniska tam. Ale nie, idziemy. No, zostało nam teoretycznie 35 minut, ale znając nas to pewnie więcej. No jednak doszliśmy do wniosku, którym się zjeżdża, nie wjeżdża do góry. Idziemy, tam już widać coraz bliżej domek. I jest coraz cieplej, powiem szczerze. Ja już rękawiczki musiałam zdjąć, bo mi już za gorąco. Idziemy dalej. Już tam cel po lewej, już widać flagę, zobaczcie tam, o matko, no powiem wam, że do Tamy było ok, leciutko, lajcikowo, ale od Tamy się zaczęło, ale było warto, zawsze dla mnie jest warto spinać się, pomęczyć się i potem zobaczyć te cuda na górze. Proszę? No. Pierwszy etap zaliczony. Nawet już, gdybyśmy nawet dalej nie szli, to jest już sukces wielki. Ale my idziemy oczywiście dalej. Jesteśmy przy schronisku. Ściągamy plecaki, trochę trzeba odpocząć, naprawdę. O. Ja chyba sobie zmienię na ten czarny. No my się odbieram, że za którą cieszę. Ja też sam. Wszystko mokre, kochani. Tak się spociliśmy. Patrzcie, jakie fajnie te pobudowane. O. Podglądujecie. Pięknie, co? Teraz coś zjeść słodkiego, żeby trochę się kalorycznie wzmocnić. Ale sukces mamy naprawdę. Coś cudownego.